Kochani, witam Was serdecznie. Na drugiej połowie meczyku Gutek po raz pierwszy znalazł się w czwartej lidze i w dodatku ma już szansę na Was do trzeciej ligi. Mamy 0-0 w meczyku, kochani. Przeciwko komu teraz? Charleroi, czyli grasz z klubami belgijskimi w tej chwili. A możesz nam pokazać jeszcze, zanim zaczniesz, Gutku, wyniki po drodze drużyn? Z kim grałeś i jakie były wyniki? W połowie nie, czyli jak skończysz, to nam pokażesz. Dobra. Kudła muszę stąd zabrać, bo on mi buszuje w praniu, a poza tym przesuwasz mi kamerkę. Idź tam za Gutka, Kudełku. Tutaj nie, bo dotykasz kamerkę, Kudełku, wiesz? Energii Kudeł ma dużo, wygrywa ze mną 8-4 w opony, ale ja mu się nie daję, tylko wiecie co, ja strzelam gumową piłkę w klapkach, ale strzelam ją z daleka. Widzisz, oni bez Sweety, 0-1. Dobra, idziemy, Szymuś, chodź, bo się Gutek denerwuje. Wygonił mnie Gutek, także trzymajcie za niego kciuki. Czerwona nie, ale żółta będzie chyba. Uwaga. Idziemy, Kudełku, 8-4. Idziemy do boju. On mnie sobie tutaj się sam ze sobą denerwuje, bo chce pierwszy raz do trzeciej ligi. My mu nie dokuczamy, na razie. Dani dostaje żółtą kartkę. Widzę tylko, że ta jego trzecia liga, czy czwarta liga, czwarta to jest liga, gra przeciwko klubom belgijskim. Natomiast potem zobaczymy wyniki, jak mu się to tam układało. Ja idę z Kudełkiem klepać dalej opony. Chodź, Kudełko, 8-4. No teraz zagrał z wykorzystaniem bramkarza. Jeszcze kontuzja Szyrle, ja. 8-4. Po mnie. O, zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Myślę, że widać po jego grze, że gra z razem powinien być zmieniony. Sędzia przerywa grę, rzut wolny. Dokonał zmiany w trzy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Warszawin. Piłka wyszła na aut. A z kim kłeda? Wysokie podanie do Wolgota. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Ziemczyczki, co za popis umiejętności. Poza pustą linią piłka będziemy mieli wrzut za Warszawin. Słuchajcie, 8-4. Przypominam, że do awansu potrzebny Gutkowi jeden punkt, czyli remis. W przypadku czterech punktów będzie miał mistrzostwo ligi. Natomiast mistrzostwo mistrzostwem, no chcielibyśmy tego awansu. Po raz pierwszy znajdziemy się w lidze, w trzeciej lidze. Tak, Kudełku? 9-4. Trafiłeś do opony? Ty, kozaku mój wspaniały, dawaj ryja, do której? Słuchajcie, Kudeł mnie też leje. Ach, wyszłem z prawy przez tę... Do grubej opony, brawo, 9-4. Kudełku, jeszcze jeden strzał i będziemy się bawić.
Tylko czekaj, tato, chcę popatrzeć, czy Gutkowi uda się wyrównać. Próbował, ale nie udało się. Szyrle, kontuzja słyszałem, tak? Już włączam. Już włączam, proszę. A my idziemy zaraz się chłodzić, Kudełku. Przypominam, kochani, że jesteśmy w trakcie rekordowych upałów w Polsce. Nasza Kruszyn Arena kompletnie zdewastowana. Nigdzie nie ma jednego zielonego źdźbła trawy. Słuchajcie, no trzeba by potężne ilości wody, kochani, zapakować na tą naszą murawę, żeby z niej było większa pociecha. Natomiast no, myślę, że tego roku już się nam to nie uda. Proszę z tego prania zejść, tato cały czas cię prosi, że tutaj mamy pranie wybrane, Kudełku, Gutka. To pranie musi być czyste, bo teraz będziemy się przepakowywać na następny obóz, a ty cały czas nam w to pranie wpadasz, wiesz? Natomiast fajnie by było, gdybyś to uszanował, bo myśmy się narobili, Kudełek. A mamcia przyjdzie, będzie Gutka pakować na następny obóz, wiesz? A ty ciągle w te ciuchy tu wskakujesz. Tam za Gutka idź sobie usiąść, wiesz? Nie tu sto. Ja wiem, że jest gorąco. Kudełek też jest marudny. Natomiast, kochani, 7 minut do końca. Może się w tym wejściu nam nie udać to, co byśmy chcieli zobaczyć, czyli awans Gutka po raz pierwszy w trzeciej lidze. Ja cały czas, Gutku, twierdzę, że tamtej akcji 2 na 1 szkoda. Przeklepaliście jak dzieciaki. Myślę, że to był kluczowy moment meczu. A czemu, Gutku, ty nie jesteś odporny na krytykę? To tego będziesz spotykał non stop w piłce nożnej. Czy w FIFA, czy w normalnej piłce. Słuchaj, no każdy, kto źle zagra, to go potem krytykują. No. Tak to jest skonstruowane. Nikt nie jest doskonały. Nie jesteś maszynką, ty nie jesteś jakiś komputer. Jesteś człowiekiem i popełniasz błędy. Natomiast daj sobie o tych błędach powiedzieć. Tak sobie myślę, nie? To nie da się tak, że cały czas chwalić. To Pudłowi się zwraca też uwaga, to malutki dzieciaczek jest. Ja ci mówię swoje zdanie, tam trzeba było oddać strzał i tyle, a ty klepałeś ich, jakbyś grał z amatorami. A to nie są amatorzy. Jesteś już w czwartej lidze, przypominam. Sytuacje bramkowe trzeba wykorzystywać. Tobie w meczu normalnym też się zdarza sytuacja, że zaczynasz jakieś piętki. Brawo, gratulujemy bramki. Też masz sytuację do strzału, trener też ostatnio zaczął coś podbijać, kapkować w polu karnym i zamiast sieknąć po jak najprostszej linii oporu, podrzeć siatkę, to zaczynasz jakieś takie, wiesz, no... Wiesz, o czym mówię? No, Gutku, nie da, no na razie remis mamy, czyli wiesz, ten plan minimum zrealizowany, no. 90. minuta meczu, wyprowadziłeś... Dobra, już się nic nie odzywam. Drugi mecz puszczam i wychodzę w ogóle skończyć z Kudełkiem grę. Ale jak to zrobił? Ty jesteś niemożliwy, słuchaj, koleżko. Nie zawsze tak strzelam. Słuchajcie, no... Nie wiem, że jest tu cicho. No ale to nie możesz cicho, no słuchaj, no krytykować ma każdy prawo, Gutku. No ale mimo wszystko i tak ci gratuluję, no pięknie. Kudełek, jaki wynik ma Gutek? No nie. Co, no nie? Nie mam hajsu, jeszcze mi tego dwóch najlepszych skosili. No to coś może schandluj. Słuchajcie, Gutek już załapał, o co w FIFA chodzi i to są sytuacje, kiedy już wie, że atakować na ligę musi optymalnym składem, a tutaj słuchajcie, dwóch zawodników ma wyciętych po kontuzjach, także mocno obkupił ten awans. Ale awans już jest, Gutku. Awans już, chcemy ci gratulować. Teraz wystarczy remis. Tobie był pnie. A wygrałeś, czyli masz awans w przypadku remisu, no to w takim razie za awans dawaj piąteczkę, za awans to musi być mocny ciach. Proszę bardzo, dawaj 5. Moje gratulacje. Pierwszy raz jesteśmy, słuchajcie, w lidze numer 2-1. Patrzcie, jeden punkt do mistrzostwa. Natomiast, Gutku, ja bym chciał, żebyś jeszcze pokazał jedną rzecz. Zanim ten mecz o mistrzostwo wam pokażemy, bo... Ja wiem, ale ty teraz mi tylko pokaż, z kim pograłeś i będziesz sobie robił te wszystkie kondycje, my pójdziemy. Pierwszy mecz z Marsylii, zagrałeś z Royal Moskwą, tak? I to był 1-1 z zawodowcem, tak? Tak, drugi 2-0. 2-0 też z zawodowcem, trzeci? 6-1. Z Genk z zawodowcem, aleś ich strzepał. Kto to tam nasiekał tych bramek tyle? Kudełek, prosi, tatuś! Znowu wchodzisz w ciuszki i jeszcze kopiesz tatów, naprawdę. Tatuś bardzo kocha, a ty nic nie słuchasz, to tato gada. Kolejny 6-0. No kopiesz statyw mi cały czas, Mirku. Ja wiem, że jest gorąco, jest zmęczenie. Kolejny 6-0. 6-0 z Waterloo, no. Waterloo tam klęskę poniósł. 1-1 z Genk. Gutku, pod Waterloo Napoleon poniósł klęskę, także tam rozbili armię. No. Potem miałeś 1-1 z Genk, z zawodowcem. Z klasą światową 3-2, tralalala, Standard League, no. A Standard League był w Champions League w swojej historii.
Potem Marsylię wygrałeś 2-1 ze Sport Lokrem. Aha. Tutaj 7-0 z Anderlechtem. Oleś Anderlecht zmucił, ja ci się kręcę, bez respektu. Szacun, panie kolego, 7-0 Anderlechtowi nałożył. Teraz 2-1. No. Wcześniej 2-1. Dobra. Nie, teraz 2-1 i teraz mam z klub wyjść. No to pięknie, no to w takim razie, kochani, muszę wam powiedzieć, że świetnie to ogarnęłeś. Przed wami jeszcze będą mecze o mistrzostwo, muszę wam powiedzieć. Za moment do was wracam, Gutek weźmie, zrobi teraz, kochani, sobie te kontuzje poleczy i tak dalej. Jak będziesz gotowy, dał nam znać. Chodź, Kudem, szybko. Dawaj do mnie. A ja uciekam na chwilę, Gutek w tej chwili tam się bawi. Chodź, najpierw idziemy się zmoczyć, bo ja tutaj ledwo kopię. Ale znowu tata! No chodź, ja tu zawiążę, tylko już nie miał, czy ty straszna maruda się zrobiłeś, synuś. Chodź, ja wiem, że jest gorąco, wszystkim nam jest gorąco. Chodź tu troszkę się ochłodzisz. Chodź się ochłodzisz i będzie lepiej. Dawaj sznurówkę. Dawaj tu. Dawaj szybciutko. Dawaj do góry troszkę. I tu. Zmęczony jesteś? Chcesz już spać? No to proszę zmoczyć się wodą i zaraz dokończamy pojedynek. Jaki wynik meczu jest? 9-4 dla Kudełka. My w międzyczasie gramy na Kruszyn Arena na 9-4, ale chodź się troszeczkę schłodzisz, Kudełku. Naprawdę świetna woda leci, chodź. Ekstra. Jest to nasz pomysł, kochani, na walkę z upałami. Dwa dni z rzędu byliśmy na basenach, ale nie jedziemy tam dalej, dlatego że wracamy stamtąd bardzo zmęczeni po tych basenach. Natomiast Gutek potrzebuje zregenerować siły, bo za 3 dni walimy na kolejny obóz. Natomiast w tym momencie, żebym ja nie zwariował, to też korzystam, tato, kochani, właśnie z wody. Bardzo trudno będzie ci w to uwierzyć, ale gram bez Shirley. Nie uratujesz Shirley? Nie stać mnie, mam 400 końców. A nic nie możesz sprzedać na szybko? No, kogo? Słuchaj, Gutku, bez Shirley o mistrzostwo, a z kim grasz ostatni mecz? Z tym, z... Nie pamiętam. Chcesz się schłodzić troszkę? Jest odjazd. To jest taka dobra ta drużyna. My z nią zawsze graliśmy o ten, pamiętasz puchar, wtedy był Anderlecht i tak dalej. Anderlecht, nie Szawra, nie jak? Na jak? Na by? Na by. O mistrzostwo będziemy grać na by. Świetnie idzie, nie? Ta mgiełka jest kozacka, nie? Co? No dziwne, ale bez tej mgiełki to byśmy zwariowali tutaj. Także za moment Gutek gra, słuchajcie, mecz o mistrzostwo bez Shirley. Takie samo jest na tym. Tak, dokładnie, bo to jest taki, słuchajcie, to się poddaje tak jak wiatr leci, tak to na nas spada, ale bez tego byśmy zwariowali. Słuchajcie, Gutek jest jeden mecz od mistrzostwa, Kudełek jedną oponę od wygrania ze mną 10-4, jest 9-4, biorę się do roboty. Także Gutku, jak będziesz gotowy, to daj nam znać, przyjdziemy nagrywać kolejny odcinek. Natomiast ja, kochani, teraz wyłączam i za momencik włączam, jak Gutek będzie gotowy do walki o mistrzostwo. Czemu gram bez Szydle? Bo stopa, kontuzja stopy kosztuje 1000, nawet kontuzja stopy brązowa. Weź sobie tutaj. Słuchajcie, 1000. Kochani, zobaczcie, tylko jeszcze z ciekawości wam pokażę, jaka nasza biedna, żółta Kruszyn Arena. Kudełek, dawaj do boju. 9-4. Proszę, jeszcze jeden strzał i daję tatuś pograć troszkę, tobie też. Dawaj szybko. No, dawaj, może się uda to uchwycić. Szybciutko. Słuchajcie, on sobie tą gumową piłeczką, aczkolwiek wiatr mu dzisiaj na pewno nie pomaga. No dawaj, bo jak się uda i wygrasz, jest 9-4, dawaj, może ostatni strzał. Dawaj. No zaraz zobaczymy, jak trafisz, to kuku malinka. Przypominam, że te odcinki są w przerwie obozami i zaraz wracam. Niedużo, piękne okno było. Idę z nim dokończyć ten meczyk, kochani, zakręcić wodę, żeby jej, kochani, nie tracić. Ta piękna mgiełka ratuje nam dzisiaj życie, przypominam. A Gutek, kochani, no dawaj, ognia. Ha, blisko było. Ja już idę zaraz po swoją żółtą. Ja z tej żółtej, oczywiście gumowej, trochę z daleka strzelam, ale muszę podejść bliżej, bo jak zgoli mnie 10-4, to w takim razie będzie miał za dużą radość. Już do ciebie idę. Natomiast Gutek, kochani, szykuje się tutaj, leczy kontuzję, próbuje coś połapać. Jak będzie gotowy do meczu o mistrzostwo, do was wracamy. Do zobaczenia.